Więc tak, to prawda, nazywam się Mateusz, na co dzień pracuję w firmie Skola, jestem tam CTO i też rozwijamy tam produkt. Nie programuję 100% swojego czasu, ale dużo programuję i programuję głównie w TypeScriptie i w PHP-ie. I w sumie właśnie o tym chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Bo taka jest jakby moja motywacja na to, czemu prezentować programowanie funkcyjne w PHP-ie. Więc no ja jestem z full stackiem i część zespołu też jest z full stackiem. Programujemy backend w PHP-ie. Akurat ten produkt jest w Laravelu, ale nie wszystkie nasze produkty są w Laravelu. PHP jest super do backendu. W niektórych projektach korzystamy z TypeScripta, z Nesta. Generalnie chodzi o to, że fajnie jest być full stackiem i potrafić programować i w PHP-ie, i na froncie w TypeScriptie. No i generalnie PHP 8.1 i TypeScript to jest fajne spięcie, bo bardzo w łatwy sposób można sobie wygenerować typy z różnych ENCI, z modeli, z ORMów i tak dalej. Automatycznie są generowane typy TypeScripta i potem my możemy jakby sobie z tego korzystać. Natomiast tutaj jest trochę taki problem, że jak programujemy w PHP-ie i programujemy w TypeScriptie, to ja na przykład w TypeScriptie i większość zespołu programuje funkcyjnie i są takie frameworki jak React, które po prostu wymagają funkcyjnego i reaktywnego podejścia. No i to jest takie dziwne, jak się przeskakuje między projektami. Tutaj teraz trzeba wejść w pełne programowanie obiektowe, takie imperatywne, a tutaj mamy programowanie funkcyjne, więc no nie musi tak być. No i jest programowanie funkcyjne. Cała historia tego programowania zaczęła się jeszcze zanim w ogóle istniały komputery fizycznie. Zostało to teoretycznie opisane przez Alana Turinga i Alonzo Church'a. W 1936 roku oni osobno napisali pracę, która okazała się, że jest funkcjonalnie functional equivalent. Pewnie tu są jacyś matematycy, nie będę wyjaśniał, bo na pewno popełnię jakiś błąd. No ale Alan Turing jest znany, test Turinga, uniwersalna maszyna Turinga, no dość znacząca postać, jeśli chodzi o programowanie. No i są takie kamienie milowe w rozwoju programowania funkcyjnego, właśnie, że jest ten rachunek lambdy. Następnie John McCarthy w 1958 roku opublikował artykuł o tym, że można stworzyć taki język programowania, który operuje na symbolach, a nie jakby jest taką matematyczną formą, jak te wcześniejsze języki, jak Fortran i tak dalej. No i te języki się bardzo, bardzo rozwijały. Teraz są już języki czysto funkcyjne, jak na przykład Haskell, ale no takim największym kamieniem milowym w tym wszystkim był jednak Lisp. I Lisp jest uważany za jeden z takich najbardziej znaczących języków, jednym z najbardziej znaczących języków w ogóle w rozwoju oprogramowania. A w PHP-ie pierwsze takie jakby podrygi, jeśli chodzi o programowanie funkcyjne, pojawiły się w 2009 roku w wersji 5.3, kiedy można było tam zacząć używać closure czy callbacków, do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. No i samo programowanie jest bardzo stare, to jest numer magazynu Byte. Polecam wam sobie przejrzeć na archive.org, są wszystkie te stare Byte magazyn. I to jest 85 rok, jest trochę młodszy niż ja, ale jak już ja byłem na świecie, to już programowanie funkcyjne było bardzo mocno jakby rozkminione i każdy wiedział, jak tego używać. I no, PHP miał powstać dopiero 10 lat później. Jest też coś takiego, że istnieje hype na programowanie funkcyjne w tej chwili. Jest taki obrazek. No ja akurat nie jestem fanem takiego podejścia, uważam, że wszystkie takie wojenki, że funkcyjne jest lepsze od obiektowego i tak dalej, jakby do niczego nie prowadzą. Ale jest coś ważniejszego i to jest ten wykres, który pokazuje jakby jak prawo Moore'a
się zatrzymało i jak jakby jednowątkowa, obliczenia jednowątkowe już nie rosną, jakby nie ma takiego przyrostu w czasie, jak było wcześniej, że trzeba, żeby mieć jakby optymalizację, to trzeba przejść do programowania wielowątkowego i korzystać jakby z wielowątków i programowanie funkcyjne jakby jest stworzone do tego. Natomiast też jest taki problem, że czemu właśnie programowanie funkcyjne, skoro powstało już tam w 50-tych, pod koniec 50-tych lat i było rozwijane w latach 60-tych, czemu nie zdobyło takiej popularności jak na przykład C? Dlatego, że było bardzo trudne w implementacji, w hardware'owej implementacji i w momencie, w którym ono powstało, to nie było żadnego komputera właściwie, który mógłby zaprogramować i dopiero chyba rok później powstała, jakby rok później po tym dokumencie McCarthy'ego powstała pierwsza jakby hardware'owa implementacja. Wcześniej to wszystko było na papierze udowodnione. I to, co tutaj widać, to są tak zwane maszyny Lispa i to są specjalne maszyny stworzone do tego, żeby na nich działał Lisp, bo nie było innych maszyn. I co jest jeszcze ciekawe, to jest taki cytat z Filipa Greenspana, że właśnie SQL, Lisp i Haskell to jedyne języki programowania, jakie znam, które spędza więcej czasu na myślenie niż pisanie. I coś w tym jest, a zaraz wam pokażę dokładnie, jakby o co chodzi z tym myśleniem. Więc w języku, jakby w programowaniu funkcyjnym chodzi o to, żeby nie programować imperatywnie, tylko deklaratywnie. I co to dokładnie znaczy? To znaczy, że jakby skupiamy się na tym, co chcemy osiągnąć, a nie w jaki sposób. Czyli kod imperatywny nam powie, nie wiem, jak chcemy kanapkę, to w kodzie imperatywnym napiszemy iść do kuchni, pokrój chleb, wyjmij masło, połóż coś tam na ten i będziesz miał kanapkę. A w świecie programowania deklaratywnego opisujemy to, chcę kanapkę. I co jakby, jak program to zrealizuje, to już nie jest jakby część tego programowania. Więc tutaj chodzi o to, żeby właśnie skupić się na tym, co, a nie jak, żeby używać wyrażeń, a nie instrukcji i żeby nie używać, żeby eliminować efekty uboczne. O tym będzie za chwilkę. I tu jest przykład takich trzech języków, które prawdopodobnie wy wszyscy znacie, które są deklaratywne i które jakby opisują, tu mam nadzieję, że to widać, nie średnio, dobra. To tu jest, to jest SQL, to jest wyrażenie regularne, a to jest CSS. I to są takie języki jak SQL, w którym on mówi, jak piszemy komendę select, gwiazdka, from, coś tam, to my się nie zastanawiamy, w jaki sposób ten program to zrealizuje. Nie piszemy pętli, nie wiem, czy czegokolwiek innego, czy to jest pętla for, while, do, while, cokolwiek, tylko po prostu mówimy, że chcemy z tej bazy wyciągnąć to, to i to. W regexpie to samo, że po prostu my definiujemy, jaki ma być efekt tego programu, a nie w jaki sposób on ma być zrealizowany. I w CSS-ie tak samo jakby deklaratywnie opisujemy, co, jak ma działać i wyglądać. Tutaj jest porównanie, co jest jakby... Znowu przerwa techniczna. Okej, tutaj jest pokazane, co jest jakby instrukcją, a co jest wyrażeniem. I w programowaniu funkcyjnym staram się, żeby tych instrukcji nie było, tylko żeby były wyrażenia. No tak jak mówiłem, kod imperatywny jakby mówi nam, w jaki sposób mamy coś osiągnąć, a kod deklaratywny mówi nam jak, znaczy co. Czyli w świecie programowania deklaratywnego opisujemy po prostu, co potrzebujemy. I tu jest jakby na przykład mamy zadeklarowanie zmiennej, no to jest akcja, ale już jakby samo dodawanie 2 plus 2 to jest wyrażenie. Wyrażenie zawsze nam coś zwraca, a akcja nam nie zwraca. No.
I tutaj jest pierwszy wycinek z dokumentacji PHP, który mówi, że w PHP, że wyrażenia są najważniejszą częścią, z której jest zbudowany PHP. Więc, ale jeszcze będzie dużo od innych odwołań do dokumentacji samego PHP. Czyli tak, no, wszystkie te akcje if, if else, while, do while, for, switch, for, in, with, to są akcje, a to są jakby wyrażenia. Czyli wyrażenia nam jakby zwracają, zwracają nam jakąś wartość. I teraz czym się różni programowanie imperatywne od deklaratywnego? Czyli tutaj jest przykład taki jakby banalny, że mamy, no, że mamy tablicę, z której chcemy uzyskać drugą tablicę, która będzie jakby podwajała wynik tego, co tam jest i w sensie tych liczb, które tam są. No i imperatywnie, no to po prostu deklarujemy tą tablicę, deklarujemy drugą tablicę, która jest wynikiem i robimy pętlę. W programowaniu deklaratywnym korzystamy z funkcji, czyli mamy array map, tu mamy funkcję anonimową, która podwaja te numery. Drugi taki najczęstszy przykład to jest po prostu suma numerów i mamy, no, że w programowaniu jakby imperatywnym, no po prostu robimy pętlę i dodajemy każdy do jeden, definiujemy jakąś zmienną. W programowaniu deklaratywnym mamy, przepraszam, no mamy funkcję ArrayReduce, która eliminuje nam pętlę. Okay. Tu są następne przykłady, takie jak wygląda imperatywne programowanie, jak wygląda deklaratywne. No dobra. Czyli w programowaniu funkcyjnym właściwie najważniejsze są funkcje, tak? I tutaj jest trochę problem w PHP, bo jest bardzo dużo opcji, w jaki sposób możemy stworzyć funkcję. I mamy coś takiego jak anonimowo, no oprócz tego, że piszemy function coś tam, albo piszemy klasę i ona ma jakieś metody, no to mamy anonimowe funkcje. Mamy klasę closure, mamy funkcję strzałkową i mamy coś, co jest dodane w PHP 8.1 i to się nazywa first class callable syntax, że możemy właściwie sobie funkcję przepisać, wszystko, co jest możliwe do wywołania, możemy przepisać sobie do zmiennej. No i jeszcze mamy callbacki i mamy funkcję isCallable, czyli dość duże zamieszanie, ale to chyba jesteście przyzwyczajeni do tego. No i jeszcze mamy coś takiego, że możemy stworzyć obiekt, który ma funkcję invoke i możemy taki obiekt traktować jak funkcję. Czyli całkiem sporo możliwości, żeby stworzyć funkcję w PHP. Co jest, na czym w programowaniu funkcyjnym skupiamy się na tym, znaczy, żeby programowanie funkcyjne w ogóle istniało, było możliwe w danym języku, musimy traktować funkcję jako first class citizen, czyli musimy ją móc z niej korzystać tak jak ze zmiennej w skrócie. I po prostu funkcja to jest następna jakaś tam wartość, którą definiujemy, jakoś tam w kodzie przekazujemy, jej używamy jak zmiennej. No i z tym, co było tutaj, to co wprowadzili w 8.1, czyli first class callable syntax, no to jest już jakby, no jesteśmy w domu, tak? Bo to jest to co nas interesuje. No ale jak sobie zrobimy wartapa z funkcji, to dostajemy, że to jest class closure, więc. No. Dobra, mamy. Następną taką definicją, która jest kluczowa w programowaniu funkcyjnym, to są funkcje wyższego rzędu. I funkcja wyższego rzędu to jest taka, która zwraca inną funkcję jak w returnie, albo bierze funkcję jako jeden z parametrów, albo razem. I w PHP już od dawna są takie funkcje. I to jest przykład na tablicy.
gdzie mamy array map, array reduce, array diff i tak dalej. To są funkcje, które jako parametr przyjmują, jeden z parametrów przyjmują funkcję i na tej funkcji operują dalej tą tablicę, którą przekażemy dalej. No i tu jest taki przykład właśnie, że możemy sobie zdefiniować funkcję criteria greater than, która jako przyjmuje minimalną wartość. Ona zwraca funkcję anonimową i tą funkcję możemy potem użyć w array filter. Przekazujemy tam jakąś tablicę, a jako drugi parametr wpisujemy w funkcję z parametrem 3, która nam generuje taką funkcję i efektem będzie po prostu przefiltrowana taka tablica. Tutaj jest jeszcze inny przykład. Następnym pojęciem jest czystość i tutaj czystość jako czyste funkcje. Czyste funkcje to są takie, które nie mają efektów ubocznych. To zaraz powiem, czym są efekty uboczne. I dla danych parametrów zawsze zwrócą tą samą wartość. Przykład. Mamy funkcję, która liczy powierzchnię, pi r kwadrat. I sobie definiujemy, że pi to jest 3,14 i ta funkcja jakby używa w środku tej pi 3,14, tak zaokrąglone. I to nie jest czysta funkcja, bo ta zmienna może się zmienić i ten może wynik być inny, nie? Gdybyśmy chcieli to lepsze zaokrąglenie tego pi, no to wtedy musimy zmienić z tą zmienną, która w tym kontekście jest globalna, to nie jest czysta funkcja. Tak samo tutaj funkcja, która niby jakby dla tych samych parametrów zawsze zwróci to samo, ale robi echo, to jest efekt uboczny, to też nie jest czysta funkcja. I czysta funkcja to była taka, która jako pi przyjmuje po prostu jako jeden z parametrów i możemy sobie sprawdzić, jaki będzie wynik dla 3,14, jaki będzie wynik dla tego maksymalnego zaokrąglenia, jakie daje nam PHP. A tutaj usuwamy echo. Tutaj jest inny przykład z dodawaniem, tak? Czyli jeżeli mamy counter 1 i w tej funkcji jakby zwiększamy go 1 i na samym końcu ta zmienna się zmienia w efekcie wywołania tej funkcji, no to nie jest czysta funkcja, to jest efekt uboczny. Ona jakby ingeruje w swój zewnętrzny kontekst. Natomiast tu jest czysta funkcja, która jakby zawsze dodaje tą wartość, którą ma przekazaną i zawsze będzie ten sam wynik. Ona nie zmienia tej zmiennej, którą tam dostaje. Czym są efekty uboczne? No to jest coś, co jest w każdym programie i z czym musimy się jakoś mierzyć. No i to jest na przykład zmiana w systemie plików, wszystkie kwerendy na bazie danych, wywołania API, mutacje, czyli zmienianie wartości jakiejś zmiennej, logowanie, wyświetlanie na ekran, pobieranie z inputu użytkownika, zmiana stanu systemu, czy funkcje losowe. Jeżeli w jakiejś funkcji jest random, no to ona nie jest czysta. Dobrze, i po co nam takie czyste funkcje? Bo to jest kluczowe. Więc istnieje coś takiego jak przejrzystość referencyjna, referential transparency, która mówi o tym, że możemy funkcję, jeżeli funkcja jest jakby transparentna, to możemy jakby jej wywołanie zamienić na wartość. I chodzi o to, że pierwiastek kwadratowy z 4 liczymy tylko raz i on zawsze będzie miał ten sam wynik. Jeżeli coś takiego pojawi się w kodzie, to interpreter czy kompilator może to w ogóle zamienić na 2. On nie musi tego liczyć. W sensie liczy to raz i mamy jakby, jeżeli zamienimy to na 2, to nic się w programie nie stanie. No nie mamy efektów ubocznych, czyli po prostu system jakby no nie może zmienić swojego otoczenia, więc to jest coś, do czego dążymy, bo wtedy no, eliminujemy przynajmniej dużą część bugów. W łatwy sposób takie funkcje możemy jakby łączyć w kompozycje, w łańcuchy, w pipy i tak dalej. One są łatwe do zdebugowania, łatwe do testów, to jest kluczowe. Wszystkie funkcje czyste, jakby napisanie testów do funkcji czystych to jest czysta przyjemność, bo one zawsze muszą zwrócić dla danych parametrów jakiś oczekiwany efekt. I to nie jest tak, że wywołam tą funkcję dwa razy, to mam różny efekt, tylko no zawsze jest tak, jak oczekujemy.
są łatwe do wielowątkowości, tak? Czyli jeżeli te funkcje nie pobierają niczego ze środowiska, nie mają jakichś zmiennych globalnych, to możemy je odpalić jednocześnie. Są łatwe do memoizacji. Memoizacja to jest taki, to jest taka technika, która właśnie pozwala nam na przechowywanie wartości wywołanej funkcji. To nie jest cache, bo ona jakby nie ma czasu, po której wygaśnie. To jest zawsze musi być tak samo. Czyli jak raz to policzymy, to jest dwa, koniec, nie? I to jest zmemoizowana wartość. I możemy zastosować takie techniki, że dla danej funkcji wpisujemy, że ona ma być memoizowana, czyli dla danych parametrów obliczamy ją tylko raz i mamy gotowe. Może jeżeli funkcja zwraca funkcję, to nie musimy jej od razu wywoływać, tylko możemy to zrobić później. No i to jest jakby takie klasyczne lazy evaluation. No i są też łatwe jakby w czytaniu. Okej, okay. Mamy następny koncept, który jest już trudniejszy trochę w PHP i to jest niemutowalność. I w PHP jest tylko jedna struktura chyba, która jest niemutowalna i się nazywa DateTime Immutable. Więc generalnie no, w PHP wszystko jest mutowalne i jeżeli chcemy, albo mogę się mylić, zapraszam do dyskusji, ale jeżeli chcemy, żeby zmienne były niemutowalne, no to musimy się trochę napracować. I to, co w programowaniu funkcyjnym jest ważne, to jest to, że nie istnieją zmienne. Nie ma czegoś takiego jak zmienne. Jak raz zdeklarowana zmienna jest stałą. My nie możemy zmienić jej wartości. To, co możemy zrobić, to skopiować ją. My tworząc nową wartość, znaczy jeżeli chcemy zmienić wartość danej zmiennej, to musimy ją skopiować i w tej kopii dać nową wartość. Czyli zawsze musimy robić klon obiektu, nigdy nie możemy robić zmian na zmiennych, bo w programowaniu funkcyjnym nie ma w ogóle takiego konceptu jak zmienna. Ona się nie może zmienić. I w językach czysto funkcyjnych jak Haskell na przykład, no nie ma czegoś. No jak się stworzy jakąś, zadeklaruje jakąś zmienną, no to nie można jej zmienić, można ją sklonować, tak? Jak się zadeklaruje jakąś zmianę, to się dostaje kopię tej zmiennej. W PHP dość łatwo można klonować obiekty, bo na przykład tablicę można sklonować na przynajmniej trzy sposoby. Czyli można spread operator użyć, można zrobić JSON decode, JSON encode. No to na pewno wtedy będzie już kopia. Można użyć array object i get array copy. I chyba jak się użyje array merge, to też dostaje się na przykład nowy array merge z pustą tablicą, to też jest nowa tablica skopiowana. No i każdy obiekt w PHP, jeżeli ma zdefiniowaną metodę clone, no to można na nim użyć clone obiekt i wtedy dostajemy, no musimy to oprogramować, ale no dostajemy jakby kopię tego obiektu. Okej, okay, i tu jest przykład tego, w jaki sposób właśnie my nie mutujemy tych danych, tak? Czyli jeżeli mamy funkcję, która się nazywa add to array i jako pierwszy parametr jest ta tablica, a drugi parametr to są nowe elementy, to robimy coś takiego i dostajemy w efekcie nową tablicę. Te są nieruszone. One zostają, one jakby przepadają już, jakby no możemy z nich czytać, ale nie możemy ich jakby zmieniać. No i to jest, no generalnie to jest w jakiś sposób tak. Możemy, jakby jeżeli mamy dyscyplinę nad własnym kodem, to możemy jakby nad tym zapanować, żeby nie zmieniać zmiennych, tylko robić ich kopie. No i możemy właśnie korzystać z klona, z array object, get array copy, array merge, spread operator i tak dalej. Możemy używać takich struktur, które są wbudowane jak date, time, immutable, co w samej nazwie mówi, że ona jest jakby niemutowalna. No możemy pisać swoje własne struktury, możemy korzystać też z paczek. Następnym ważnym aspektem w programowaniu funkcyjnym to jest kompozycja. I
Kompozycja to jest jakby odpowiedź, znaczy w programowaniu funkcyjnym nie ma dziedziczenia, jest kompozycja. I kompozycja to jest składanie wielu, wielu małych funkcji w nową funkcję. I tu jest taki przykład. To brzydko wygląda, one-liner to jest, ale chodzi o to, że mamy cztery funkcje zdefiniowane i to nam jakby da w efekcie coś takiego. I to mamy cztery czyste funkcje, które nam razem połączone dadzą nową funkcję, na której możemy wywołać ten parametr. Albo możemy skorzystać z czegoś takiego compose. Są różne biblioteki, które udostępniają tą metodę. I możemy jakby wtedy stworzyć, przypisać do zmiennej funkcję, która będzie kompozycją z tych wszystkich funkcji. Jest też coś takiego jak pipe. Pipe operator niestety nie przeszedł w głosowaniu. Większość była na nie. Miał wejść chyba w 8.1 albo w 8.0. Więc pipe operator służy do tego, żeby nie było takich one-linerów jak tu, tylko żeby to generalnie ładniej wyglądało. I no pipe jakby pozwala na coś takiego. A kompozycja na coś takiego. Dobra, caring. I tutaj nie chodzi o to danie, carry, tylko chodzi o właśnie Haskella Carry, który jest twórcą języka carry. Haskell. I caring polega na tym, że zamieniamy jakąś funkcję, która ma wiele parametrów, na taką, która ma w zależności od tego, ile parametrów na nią wywołamy, to albo zwróci nam nową funkcję, albo nam zwróci, jeżeli wywołamy ją z wszystkimi parametrami po kolei, ostateczny efekt. No i jak to działa? To działa w ten sposób, że jeżeli mamy zdefiniowaną funkcję, myk, która przyjmuje ABC, to takie wywołanie, i 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 takie wywołanie zrobi to samo. Tutaj jest jeszcze inny przykład. To jest przykład z Code Warsów, żeby napisać taką funkcję, która po prostu stworzy, która weźmie funkcję add, jakby stworzy coś takiego, że jakby minimalizujemy, zmniejszamy ilość argumentów funkcji, tak? Czyli jeżeli dana funkcja ma trzy inputy i damy mu tylko jeden, ona zwróci funkcję z dwoma inputami, potem znowu możemy, jeżeli wywołamy na niej jeden, to zwróci nam funkcję z jednym inputem, którą możemy potem na samym końcu wykonać. Tak samo tutaj. Możemy w ten sposób to zrobić. No dobra, tylko po co to jest? No po to, żeby te funkcje mogły być reużywalne, żeby były konfigurowalne, czyli z jednym z parametrów może być na przykład config, a tak jak był ten przykład wcześniej, to możemy z jednym, przykład z liczeniem pola, że z jednym parametrów, jeżeli będzie pi, to będzie pierwszy parametr albo ostatni, to możemy taką funkcję stworzyć w wersji current i wtedy jakby możemy ją wywoływać i wtedy wiemy, że ona jest zawsze wywołana dla tego pi. I możemy też stworzyć jakby biblioteki takich małych, łatwo konfigurowalnych funkcji, z których możemy stworzyć kompozycję już o jakby bardziej zaawansowanych funkcji. Unikamy też jakby powtarzalności i jakby wywoływania tych funkcji z tych samym parametrem wielokrotnie. Functor to jest taka metoda, która pozwala jakby zamienić dany typ obiektu na nowy typ obiektu, jakby zachowując jego charakterystykę. Czyli jeżeli mamy tablicę, taki typ functora, który pozwala nam jakby zamienić nową daną tablicę na inną tablicę, on jakby zamienia nam dwa. Tutaj, że to pokażę dokładnie na przykładzie, że jak my mamy array i
mamy funkcję, jakby owrapujemy tablicę w funktor i ona udostępnia nam metodę map i w map przekazujemy jakąś funkcję, która zwróci nam nową tablicę. I to jest akurat przykład z JavaScriptu, bo te przykłady PHP-owe są takie trochę zagmatwane, ale to jest jakby najprostszy przykład z JavaScriptu, że mamy tablicę, na niej wywołujemy funkcję map i dostajemy nową tablicę już jakby z wygenerowanymi elementami, jakby wygenerowanymi przez tą funkcję, którą przekazaliśmy w tym parametrze. Okej, więc jakie są jeszcze inne zasady w programowaniu funkcyjnym, czyli takie, że nie powinniśmy czegoś nigdy robić. W programowaniu funkcyjnym nie ma pętli i nigdy nie ma pętli. Korzystamy z funkcji. Korzystamy z for each, map, reduce, recursion, rekurencji i tak dalej, i tak dalej. Nie korzystamy z pętli. I tutaj jest właśnie, tu był taki przykład, w jaki sposób można to zrobić, bo można przecież przez tą tablicę przelecieć pętlą i dodać, jakby stworzyć kopię, przelecieć pętlą i dodać do tej każdej wartości, pomnożyć ją razy dwa i będziemy mieć to samo. No ale w programowaniu funkcyjnym tak nie robimy, bo korzystamy z funkcji. Nie mamy efektów ubocznych, nie mamy zmiennych. Już o tym mówiłem, że po prostu wszystkie zmienne są stałymi, ale to nie są te stałe, które definiujemy w constach czy w define, tylko chodzi o to, że nie zmieniamy ich wartości, bo to może nam powodować jakby bardzo duże problemy. Nie mamy współdzielonego stanu. Ten stan, właściwie ten stan nie istnieje, albo jest jakby niezmienny. My go przekazujemy, tak, w tych funkcjach. Nie ma czegoś takiego, że dana funkcja odwołuje się do jakiegoś stora i sprawdza, jaki jest aktualny stan, bo to jest wtedy złamanie tej czystej funkcji, że jakby ona może za każdym razem zwrócić inny po prostu efekt. No nie mamy globalnych zmiennych, ale to chyba nie tylko w programowaniu funkcyjnym. No nie mamy jakby mutowalnego stanu, nie mamy dziedziczenia, bo używamy kompozycji. No i nie mamy też this, ale to jest bardziej, w sensie this w PHP nie jest tak problematyczne jak w innych językach. I tutaj jest porównanie, jakby czym się różni programowanie funkcyjne od programowania obiektowego albo zorientowanego na obiektowe. I ja nie wiem, czy to jest takie ważne, ponieważ ja uważam, że programowanie obiektowe i programowanie funkcyjne wcale nie muszą jakby ze sobą konkurować, a mogą ze sobą super współpracować. I tu jest przykład z dokumentacji jednego z popularniejszych frameworków PHP, który jest bardzo mocno zorientowany obiektowo i w którym jakby wszystko trzeba robić obiektowo, ale ma coś takiego jak collection i sama ta kolekcja jest podejściem funkcyjnym, a nie obiektowym. No i jak ktoś korzystał z Laravela, to pewnie korzystał z tej kolekcji i wie, jak to działa, więc wcale nie musi być tak, tylko może być tak. Okej, i teraz przechodzimy do czegoś już bardzo trudnego, co się nazywa monady. I jeżeli mamy te wszystkie zasady, o których pisałem, że nie ma zmiennych, nie ma... A jeszcze tam nie pisałem takiej zasady, że funkcja nie może rzucać wyjątku. Też jest ważne, że nie ma wyjątków w programowaniu funkcyjnym. Więc w jaki sposób można napisać coś bardziej skomplikowanego niż dodawanie elementów z tablicy w programowaniu funkcyjnym? No i do tego służą monady. I monady to są takie po prostu struktury danych, to jest taki wzorzec projektowy, który w jakiś sposób efektywnie łączy te obliczenia, które tam są w tych strukturach. No i na przykład to jest jakby moja kontrowersyjna teza. Raczej bym tutaj chciał, żeby nie wyszła z tej sali, ale że na przykład ta kolekcja Laravela jest monadą listy. I jest coś takiego jak promise,
Znaczy, tu jest monada. To jest monada, która się nazywa. Która chyba nie wiem, czy coś robi. Tak, akurat nic nie robi, ale pozwala, jakby. Sama monada służy do tego, że mamy jakąś wartość. To jest ten unit. I wartość, jakąś wartość wrapujemy w jakąś strukturę. I ta struktura udostępnia nam funkcję bind i extract. I bind służy nam do tego, że na tą wartość możemy wywołać jakąś funkcję, która nam zwróci nową kopię tej monady z tą nową wartością. Czyli jeżeli sobie stworzymy identity unit 10 i zbindujemy i damy funkcję, że zwróć mi tą wartość podzieloną przez 2, to ta nowa monada będzie miała wartość 5. I to jest tutaj właśnie fajnie tu w tych kolekcjach Laravela to fajnie pokazuje, że jeżeli stworzymy sobie jakąś tablicę i na nią wywołamy tą collect, to ona nam zwraca klasę collection i my na tej klasie pracujemy, chainujemy jakieś tam wywołania. Po kolei wykonujemy jakieś funkcje w stylu map, for each, filter i tak dalej. I ona za każdym razem jakby zwraca nam kolekcję. To też jest jakby, bo też jest instancja kolekcji. A jeżeli chcemy wyciągnąć dane, no to wywołujemy na niej funkcję all albo values, już nie pamiętam. I jakby dostajemy znowu tą tablicę, tylko kopię tablicy przerobioną, jakby przetworzoną przez te funkcje, które chcieliśmy, żeby były przetworzone. No i generalnie jakby monady trochę na tym polegają. Tutaj jest framework React PHP, czyli asynchroniczny PHP i mamy wdrożoną promise monad. Jak ktoś korzystał z JavaScriptu, no to raczej wie, czym jest promise. I też mamy promise w PHP. No i to jest też sposób, w jaki można dość zaawansowane funkcjonalności, moduły pakować w ten promise i jakby przechwytywać dalej, jakby co dalej się z nimi dzieje i też, które nie wyrzucają wyjątków. Jeżeli promise się nie uda, to my powinniśmy wywołać funkcję reject i wtedy ona i wtedy też nie ma wyjątku, tylko my możemy złapać, co się na niej stanie poprzez wykonanie funkcji catch. No i tutaj jest taki przykład, że chcemy z tablicy po prostu dostać się do subkluczy w tej funkcji i dostać się do ich wartości. I to jest sposób, w jaki jest coś takiego jak monad PHP, taka biblioteka. Owrapujemy tą listę w tą monadę i bindujemy ją przez 3 funkcje i na samym końcu dostajemy wynik. Dopóki nie wywołamy tego ekstraktu, to wszystko to jakby nam zwraca monadę. To jest bardzo trudny temat w ogóle, jeśli chodzi o programowanie funkcyjne, jest trudniejszych. Dlatego chciałem tylko jeszcze pokazać, że coś takiego istnieje jak monady. Jakby tu nie ma czasu, żeby się w to bardzo wdrażać. Są monady, jakby powstały w Haskellu i tam są opisane zasady tych monad. Pewnie żadna z tych monad, które pokazałem, nie spełnia wszystkich tych zasad, bo one są dość restrykcyjne, no ale też jakby język PHP nie jest językiem funkcyjnym. No i tu też, co jest ważne, właśnie tak jak mówiłem, że nie ma. No, nie robimy no try catch i tak dalej, bo to nigdy nic nie wyłapiemy w programowaniu funkcyjnym. Okej. Okay. Jakie mamy zalety tego wszystkiego, co pokazałem? W teorii kod, który jest pozbawiony bugów, bo nie może być bugów, bo nie mamy współdzielonego stanu. I nie ma efektów ubocznych, więc nie ma miejsca, w którym bugi by mogły powstać. Oczywiście
nie ma takiego programu, w którym nie ma efektów ubocznych i nie ma współdzielonego stanu. Więc no, gdyby program był napisany 100% funkcyjnie, to ciężko by było z niego jego używać, bo ciężko by było jakby wprowadzić jakiś input, czy nie wiem, w jaki sposób oczekiwać side effectów, no ale nie miałby bugów. No tak jak powiedziałem, bardzo jakby samo programowanie funkcyjne jest przystosowane do tego, do współbieżności, do tego, żeby wykonywać je na wielu korach, a nie na jakby na jednym wątku. No tutaj jest trochę problem z PHP, bo jak sami wiecie, no, programowanie wielowątkowe w takim czystym PHP no, nie jest do końca wspierane i musimy się jakoś używać jakichś nietypowych rozwiązań, jeśli chodzi o samo uruchomienie PHP. W łatwy sposób jest testowalne. Czy tu mamy jakąś bardzo zaawansowaną funkcję, która składa się z wielu, mamy promise, then catch, który składa się z jakby z wielu funkcji jednostkowych. Jeżeli napiszemy test jednostkowy do tych czystych funkcji, jeżeli napiszemy test jednostkowy do nich wszystkich i do wszystkich jakby edge case'ów i tak dalej, to de facto nie musimy pisać już testu integracyjnego albo end-to-end, bo to nie ma prawa się zepsuć, nie? Bo mamy jakby te wszystkie funkcje, to jest tylko jakby kompozycja tych funkcji. Oczywiście no, może się zepsuć. No jakby efektywność tego wszystkiego, jakby wydajność też, nie? Że te wszystkie funkcje mogą chodzić jakby jednocześnie, mogą chodzić jakby współbieżnie, więc no, są efektywne jakby w samym założeniu, nie? Swoim. Mamy lazy evaluation, czyli jeżeli funkcja zwraca daną funkcję i oczekujemy tej wartości, to możemy jakby sprawdzić tą wartość w momencie, w którym rzeczywiście jej potrzebujemy, a nie, że wyrzucamy, przekazujemy gdzieś dalej już policzoną wartość, nie? Mamy jakby samo oprogramowanie funkcyjne pozwala nam na te wszystkie optymalizacyjne techniki, jak memoizacja, o której już mówiłem, lazy evaluation, caching, no i też same interpretery i compilery pozwalają, mają jakby wbudowane techniki, jeżeli wykryją, że to jest kod funkcyjny, no to na przykład przez ten referential transparency mogą w stanie policzyć taką wartość w momencie kompilacji i ją podmienić już na samą wartość. No ale są też wady, więc no, jeżeli mamy kopiowanie obiektów i nie mamy pętli, tylko mamy na przykład rekursję, to wyobraźcie sobie jakąś taką tablicę z kilkoma tysiącami elementów albo kilkoma, albo nie wiem, milionami elementów i teraz chcielibyśmy na przykład w niej coś wyszukać albo coś zmienić w takiej tablicy, nie wiem, 100 razy, to musimy zrobić 100 kopii tablicy, która ma milion elementów, no więc tutaj jakby no to może nie zadziałać, nie? Tak samo no rekurencja jest tam zablokowana w PHP, nie pamiętam na jakim poziomie, coś 200 coś, więc też jeżeli wejdziemy w głębszą rekurencję niż to, co jest wpisane w PHP INI, no to będzie runtime error. Czasami pisanie czystych funkcji i w ogóle kompozycja tych funkcji zmniejsza czytelność i to jest ważne, nie? Że jeżeli jest zmniejszona czytelność, no to lepiej nie pisać funkcyjnie, bo czytelność jest jednak ważniejsza, nie? Jakby no potem jakby ktoś przychodzi do takiego kodu i patrzy, nic nie kumam, nie? No i pisanie czystych funkcji jest łatwe, ale już połączenie z wyjściem, wejściem, z, nie wiem, z pobieraniem rzeczy z API, z wyświetlaniem na ekran, z renderowaniem i tak dalej, no może być trudne, no bo musimy wtedy korzystać z tych wszystkich monad i tak dalej, więc ale pokazałem, że jakby bardzo fajny sposób
możemy połączyć programowanie obiektowe z funkcyjnym. No i pisanie w stylu rekurencyjnym zamiast używania pętli może być mentalnie trudnym zadaniem na samym początku. Jakby mózg i intuicja jest o wiele bardziej imperatywna niż deklaratywna i to jest jakby taka mentalna przeszkoda, nie? Przed tym wszystkim. O, się zagadałem. No i teraz, czy warto się uczyć programowania funkcyjnego albo w ogóle wiedzieć, co to jest? No warto, więc programowanie funkcyjne przewiduje przyszłość, przewidziało przyszłość w wielu przypadkach tego, co się jakby wydarzyło w innych językach programowania. I garbage collector już został wymyślony właśnie przez McCarthy'ego w 1958 roku. Mamy generyki, których nie ma jeszcze w PHP-ie i nie wiem, czy będą, bo jest głosowanie, ale chyba nie przeszło. Higher order functions mamy i mamy typy obiektów. Aczkolwiek to jest ciągle jakby rozwijane, nie? W PHP-ie te typy jeszcze nie są jakby idealnie zrobione, ale z każdą nową wersją to jest naprawdę lepiej. I co na przykład w PHP się pojawiło z programowania funkcyjnego ostatnio? No to jest Match Expressions, który jest stricte funkcyjnym, bo on jakby zwraca wartość. To jest wyrażenie, a nie instrukcja, tak jak switch. Named arguments na przykład funkcji to też jest z programowania funkcyjnego. No i samo języki funkcjonalne uczą, że programowanie w ogóle wykracza poza programowanie, poza język programowania, że jeżeli programujemy funkcyjnie, to bardzo się skupiamy na tym, jak te programy działają, czym jest ten język programowania i do czego jakby on, w jaki sposób możemy osiągać jakieś tam rzeczy, które chcemy osiągnąć. No i tutaj Alan J. Perlis, który jest laureatem pierwszej nagrody Turinga, powiedział, że język, który nie wpływa na sposób, w jaki myślisz o programowaniu, po prostu nie jest warty poznania. I zachęcam jakby do przeczytania wielu jego wykładów i cytatów, bo to naprawdę jest kopalnia wiedzy. Frameworki, które starają się wprowadzić nieblokujące PHP albo wielowątkowe, jakby w samym swoim założeniu korzystają z funkcji. Czy to jest SWOOL, czy React PHP, to tam zawsze są jakieś callbacki, funkcje i tak dalej. W ten sposób to działa. No i to jest wszystko, co mam dla was, miałem dla was przygotowane z programowania funkcyjnego. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam, tu jest mikrofon. Pani działa mikrofon. Pomoc techniczna. Więc ja skorzystam z czasu tutaj i jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, to tu pod tym adresem są wszystkie dostępy. Chciałbym, żebyście ocenili tą prezentację i dali mi jakiś feedback. Oprócz tego, że programuję, to mam też kanał na YouTubie, gdzie jest Escola Devco i podcast Filozofia Programowania. I zapraszam na TypeScript Meetup 8 listopada. Już jest? Tak, więc moje pytanie mam dwa. Jedno to jest takie, że możliwe, że coś przeoczyłem, ale twoje wszystkie przykłady były na prymitywach. Tam nie było jakby jakichś obiektów bardziej niż prymitywy, więc to mi wadziło. Ale moje pierwsze pytanie jest takie, że zakładam, że ty nie demonizujesz tych obiektów, czegoś bardziej skomplikowanego niż prymitywy i też w twoim kodzie one są i traktowane są jako te wartości, jako values, prawda? Zdecydowanie tak. No, w sensie to jest tak, na przykład, że jeżeli mamy jakiś bardzo skomplikowany obiekt i na przykład możemy z niego skorzystać funkcyjnie na tej zasadzie, że wszystkie metody, które w nim będą, mogą po prostu działać funkcyjnie. Ale też, tak jak pokazałem, no jeżeli chcemy jego przekazywać dalej, a chcemy zachować jakby tą spójność z programowaniem funkcyjnym, no to musimy jakby zaimplementować tą metodę clone, żeby ją realizować.
Halo? Dobra, tak, zgadzam się. Super. I drugie pytanie ostatnie to jest takie, bo powiedziałeś, że nie rzuca się wyjątkami w kodzie funkcyjnym, funkcjonalnym. Tak. I tutaj mam jakąś taką, nie wiem, chciałbym zapytać, co przez to rozumiesz. Tutaj były przykłady, tylko bardziej były takie właśnie, jak powiedziałem, nisko poziomowe, jeśli chodzi o logikę biznesową, no ale załóżmy, że to było tam liczenie powierzchni. I załóżmy, że mamy kod, który oprócz powierzchni liczy na przykład wilgotność względną wilgotność, nie wiem, w pomieszczeniu. Więc potrzebuję policzyć tutaj powierzchnię tej sali i chcę jeszcze od użytkownika dostać temperaturę. No i temperatura może być ujemna. No i dlaczego ten kod, który liczy w powierzchnię, nie mógłby programista się pomylić i używając tego kodu minusową temperaturę wrzucić do funkcji, która ma policzyć powierzchnię? Dlaczego ta funkcja nie mogłaby rzucić exceptionu, że dostałem ujemnego integera i nie mogę policzyć powierzchni? Tak. Tutaj może źle to opisałem, więc błędy są w programowaniu funkcyjnym, tylko nie są wyrzucane. Nie ma nigdzie throw. Ten błąd jest zwracany. I tam jest coś takiego jak taka monada, na przykład maybe, która mówi ci, że ta funkcja może albo zwrócić wartość, albo zwrócić null. I jeżeli zwraca null, to jest błąd. Ale może ci na przykład zwrócić wartość, ale może ci też zwrócić exception. I jeżeli ty dostałeś w tej funkcji exception, to znaczy, że wykonał się błąd i po prostu no, jest błąd. Ale ten błąd wyłapujemy jakby jako wartość tej funkcji, która została zwrócona, a nie jako try catch. Czyli technicznie występują, tylko są w inny sposób jakby... Formalnie tak. Występują, ale w inny sposób są jakby technicznie obsługiwane. Dobra, tak. Dzięki. Znaczy, to są dwie metody. Albo zwracamy null, jakby zakładamy taki interfejs, że null to jest błąd, albo zwracamy jakiś obiekt, którym wiemy, że to jest błąd. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tam jest jedno pytanie. A już koniec, przykro mi. Ale będę tutaj, będę na afterparty, więc zapraszam do pytań. Dzięki bardzo. Dziękuję.